Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Kolejny odcinek, co zrobić w ogródku, jak się nie wie gdzie. Dzisiaj jak się nie ja wie muszę co. Się zacząć. Jak się nie wie co, a gdzie to już wiem. No tak, no widzicie, jak ja jestem nieprzygotowany. Ale na szczęście to program jest prowadzony przez Jagodę, a ona jest dobrze przygotowana. Wiem, że dzisiaj jakieś by tam ale mogą mędle, kadzi, tuziny ale i inne kadzi. groszki. Tak, no to dobrze. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o nasionkach, bo to już taki moment, kiedy wszyscy się rzucają na nasionka, kiełkują je i co nie tylko. I niektórzy już mają zapasy, ale jeszcze jest dobry czas. Ja na przykład jestem teraz w trakcie pilnego poszukiwania słodkich ziemniaków, ponieważ zachęcona sukcesami niektórych moich znajomych, chcę wyhodować słodkie ziemniaki u siebie. To się kiełkuje w ziemi, tam z nich wyrastają takie sadzonki, te sadzonki się oddzielają, się ukorzenia oddzielnie, no i później się hoduje takie jak melony czy inne ciepłolubne, z tym, że się wybiera ziemniaki z ziemi. Raz się ludziom udaje, raz nie. U nas tutaj pogoda jest bardzo kapryśna, a jeszcze ostatnio są takie anomalie pogodowe, ogromne upały na przemian z przyjmującym zimnem. Także trudno powiedzieć, co się uda. I to jest właśnie jedno z kryterium do zakupu nasionek. Jaką mamy ziemię, jaki mamy klimat i co się nam uda. Jeśli już ktoś ma troszeczkę doświadczenia, to wie, co mu tam rośnie, a kto nie ma, to ma czasami dylemat. Co posadzić, jak. Wiecie co? Ja powiem jedno, saćmy to, co lubimy jeść. Siejmy to, co lubimy jeść i to, co na ogół się uda. To znaczy, do sadzenia w swoim ogródku i do siania w swoim ogródku są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, siejemy i sadzimy to, co lubimy i te podstawowe pewniaki, których wiadomo, że się udają, czyli marchew, cebulę, pietruszkę, tego typu rzeczy. A druga szkoła mówi, saćmy to, co jest drogie. Wtedy sobie zaoszczędzimy. I to jest dobre, i to jest dobre. W każdym razie, nawet jeśli marchewka jest tania i cebula jest tania, to te ze swego ogrodu mają taką dawkę siły i taką dawkę witamin, że im tam żadna inna nie dorówna. Trzecim kryterium jest, czy mam możliwość przechowania. Bo na ogół trzeba siać i sadzić tyle, ile damy radę zjeść, żeby nie marnować tego. Nie ma sensu sadzić no nawet 6-7 cukinii czy kabaczków, bo tego żadna normalna rodzina nie przeje. Jeśli ktoś ma jakieś zacięcie ogromne do robienia przetworów, no to wtedy tak. Natomiast normalnie, nawet jeśli robimy leczo, słoiki czy coś tam takiego, to jeden, dwa krzaki na rodzinę wystarczą. Najlepiej 2-3 i to jeszcze posadzone w pewnym odstępie kilku tygodni od siebie, wysiane. Jeden, żeby mieć podhodowany gdzieś tam na parapecie czy kupiony na targu, żeby mieć wczesne. Później drugi posiadać trochę później, bo one się też wyczerpują w pewnym momencie. Tam przestają te tak dobrze owocować, no więc mamy drugi, który później zaczyna owocować, no i trzeci w razie gdyby któryś zawiódł. A jak nie, to jeszcze i z tym damy. Tak samo jest ze wszystkim. Natomiast jeśli posiejemy za dużo marchewki, czy pietruszki, czegoś takiego, no to nie ma problema, to się świetnie przechowuje. No tylko musimy mieć miejsce. W blokach, w ciepłej piwnicy to raczej trudno to przechować. Gdzieś. Jakie nasiona? Na szczęście jest dosyć ładna gama nasion ekologicznych. Jeśli ktoś ma ochotę, te podstawowe. Polskiej produkcji. I tu jest ważne, ponieważ ja ogólnie od kilku lat zauważyłam, że nasiona są coraz gorszej jakości. I to nawet nie chodzi o to, że słabo kiełkują, nie zawsze kiełkują, mimo że wszystko jest w porządku, data i tak dalej,
Są też, jeśli już wykiełkują i czasami ładnie rosną, to często jest pomieszane. Ja na przykład miałam sporo marchwi pastewnej w marchwi w tym roku, mimo że nasiona od dobrego producenta. Znaczy nie tak, żeby to jakoś mi tam specjalnie przeszkadzało, bo nas jest komuś zjeść, ale się trafia. Normalnie w nasionach takich dobrej jakości nie powinno się trafiać. Albo miałam buraczki, niby powinny być takiej odmiany, a były różne i takie i siakie, nie? Ale to jest mniejsza klęska. Jak mamy kilka odmian buraków, to nam nic nie szkodzi. Natomiast dziwna, tajemnicza sprawa jest z pewną firmą francuską, która też sprzedaje w Polsce nasiona, na V. Ona jest we Francji bardzo reputowana i bardzo ceniona. Mój mąż nawet pracował w tej firmie przez jakiś czas. I jak zaczęliśmy tutaj sadzić, no to oczywiście kupować nasiona tej firmy, jak kupowaliśmy nasiona. Bo niektóre produkujemy sami, ale niewiele, większość kupujemy. No i wiesz co, to było od klęska po klęsce. Albo nie wschodziło, albo wschodziło słabo, albo zaraz chorowało. I nie wiem, po prostu tak się zbrzydziłam, że przestałam w ogóle kupować te nasiona. Co ciekawe, jeśli z tej samej firmy szwagier z Francji nam przyśle coś, bo czasami chcemy jakąś konkretną odmianę, one bardzo dobrze kiełkują i bardzo dobrze rosną. Trudno powiedzieć co i jak, oficjalnie wszystko jest w porządku, data i tak dalej, ale ja się nacięłam. Może ktoś ma inne doświadczenia. Ja na nasionach tej firmy, w ślicznych torebkach są piękne zdjęcia, aż się ręce wyciągają, żeby je kupić. Ja się na tym nacięłam. Jak ktoś ma ochotę poeksperymentować, to proszę bardzo, może akurat dobrze trafi, tak jak na to francuskie. Bo mówię, te z Francji, z tej samej firmy bardzo, bardzo dobre są. Nasze polskie są niezłe nasiona i możemy się bardzo dobrze zaopatrzyć. Ja taki mam zawsze mały problem. Niby to nie jest problem kasowy, ale tych nasion jest za dużo. Po prostu jest ich o wiele za dużo. I mi zostają. Często można wysiać na drugi sezon, ale czasami mam i na drugi, i na trzeci. I w końcu już może nie wiadomo, co z nimi zrobić. Wyrzucam gdzieś w jakimś kącie ogrodu, mówiąc tak, urośnie to urośnie, nie to nie. Po prostu robię metodą takiego mojego znajomego, jednego ucznia właściwie, ale który przerósł mistrza. Ale to jest problem. Dobrze czasami jest mieć znajomych, kupować, to wtedy się kupuje jedno opakowanie marchwi na 2-3 osoby, wystarcza w zupełności. Kierujmy się powierzchnią, którą mamy, bo nasionka się wydają takie maluśkie. Nasionko marchwi to jest niewiele większe od nasionka maku. Ale jak już marchewka nam wyrośnie, to ona nam zajmuje spory kawałeczek. Tak, trzeba tak mniej więcej na odległość dłoni mojej od jedno drugich, albo przynajmniej dwóch, trzech palców, żeby rosły. Więc kupując, kierujmy się tak, tym co chcemy mieć, tym jaka jest u nas ziemia, bo są wiadomo rośliny, które są bardzo żarłoczne i takie rośliny możemy sadzić. Tam, gdzie jest bardzo dobrze nawiziona i użyźniona ziemia, są takie troszkę mniej, w zasadzie wszystkie lepiej rosną w próchnicznej, porządnej ziemi. Ale są takie, które mają te wymagania mniejsze i jak powiedziałam, to są takie pewniaki. To jest buraczek, marchew, groch i fasola, które się sieje w zupełnie innych terminach, a które mają mniejsze wymagania, ale i tak jak ziemia jest lepsza, to lepiej rosną. I mamy rośliny, nasionka, ze względu podział, ze względu na porę siewu. Są takie, które możemy siać bardzo szybko, jak ziemia tylko rozmarznie, ponieważ one dosyć długo tam leżą, zanim wykiełkują. Albo szybko kiełkują, ale na przykład nie boją się zimna. I do takich należy groch. Pamiętasz to powiedzenie, kto sieje groch w marcu, ten zbiera w garncu, a kto w maju, ten w jaju. No więc groch, sałata wczesna, bo są różne odmiany sałaty i o tym trzeba pamiętać.
Rzodkiewka, która świetnie kiełkuje nawet przy minus dwóch. Więc pod osłonami, jak ziemia rozmarznie, można ją wysiać bardzo wcześnie. Szpinak i kilka innych. I kilka innych tam po prostu są bardzo dobre poradniki. Wpisujemy rośliny dnia krótkiego, bo to jest tak, że na ogół te, które są roślinami dnia krótkiego, są też zimnoodporne. Inne rośliny są takie średnie. Aha, do tych, które trzeba wysiewać wcześniej, jest pietruszka, ale dlaczego? Ona bardzo długo kiełkuje. Ona bardzo długo kiełkuje i trzeba poczekać, aż wzejdzie. Ja czytałam w takich poradnikach XIX-wiecznych, żeby ją namoczyć w mleku, na przykład na noc przed siewem, że to przyspiesza. Później trudno co się sieje, bo to przykleja się do palców. Więc ja sieję normalnie, ale wsiewam wrzątki rzodkiewkę. I rzodkiewka wschodzi wcześniej. Wiem, gdzie są te rządki, wiem, gdzie tam czekać na te malutkie roślinki. I co ciekawe, wysiana w odpowiednim momencie w kalendarzu księżycowym wcale tak długo nie wschodzi. 10 dni najwyżej już jest, nie? I radziłabym zaopatrzyć je w trochę nasion pietruszki, w trochę nasion pasternaku. Dlaczego? Dlatego, że nas się notorycznie oszukuje. W dużych sklepach, zwłaszcza marketach, sprzedaje się pasternak jako pietruszkę. Ja do pasternaku nic nie mam. To jest bardzo dobre warzywo, bardzo wartościowe, dobre do zupy, można puree z tego zrobić, jakieś zapiekanki. Ale pasternak rośnie o wiele łatwiej, o wiele szybciej, na słabszej glebie. Pietruszka to jest taka księżniczka i kapryśna panna, która musi mieć dobrą, bogatą glebę, na którą trzeba czekać, którą trzeba przerywać, tam cudować troszeczkę nad nią. A i to jej korzonki są o wiele mniejsze. Pasternak ma ogromne korzenie, pietruszka ma mniejsze. Na ogół, bo widziałam rekordzistów, którzy mieli ogromne, nie? I później, kiedy sprzedaje się nam warzywo łatwiejsze w uprawie i tańsze, jako to droższe, no to to... Oczywiście nie otrujemy, to jest bardzo dobre, powtarzam, wartościowe warzywo, ale przynajmniej będziemy się mogli przyjrzeć, czym się one różnią. Bo korzenie są praktycznie nie do odróżnienia. Tam jest taki maluśki szczegół, ale to trzeba mieć już dobrze wyrobione oko. To jest to miejsce, z którego wyrasta nać. U pietruszki tam jest taki pierścionek zagłębiony, tak jak ja to nazywam, fosa, taki rowek naokoło tego. Natomiast u pasternaku jest taki jakby cycek, jak to mówią. Takie coś wystaje troszeczkę. Ale to nie jest, nie zawsze jest tak bardzo wyraźne, żeby to się dało odróżnić. I mówię, jeśli ktoś nie wie, to po zapachu może prędzej, ale też oba pachną, chociaż pietruszka dużo mocniej, dużo bardziej aromatyczna jest. Jest taka pasternak jest nieco łagodniejszy. Także nad pietruszką trzeba tańczyć, ale wiecie co, bez przesady. Ja kiedyś posiałam pietruszkę na zagonku, no i zostało mi oczywiście nasion. I gdzieś z tyłu, za foliakami, miałam zbudowany taki wał, ale taki byle jaki, po prostu jakieś liście pościągałam na wiosnę, jakieś chwasty, zbudowałam wał. I nie obsadziłam go całego. Tam było jakaś cukinia, jakaś dynia, ale jeszcze mi zostało sporo miejsca. Więc na tym wale resztę nasion, nawet specjalnie nie pilnując, od tak rzuciłam, żeby taką mieszankę zrobiłam. I wiecie co? Te wypielęgnowane na grządce, no to były takie sobie. A jak poszłam na ten wał, gdzie no nie udało mi się w czas dojść zawsze z pieleniem. Było sporo chwastów. Nie tak, że to było, wiesz, dziś, nie? Nigdy nie pielone. Tam może raz czy ze dwa pielone, ale były te chwasty. I tam pietruszka była cudowna. Duża, naprawdę duża, taka jędrna, mocna. To pokazuje, że dla pietruszki potrzebna jest wilgoć,
i bardzo dobre odżywienie, a taki leciutki półcień, bo to było miejsce, gdzie słońce tak bezpośrednio rzadko dochodziło, takie rozproszone przez folię, wiesz, było, ale tak bezpośrednio to tam 2-3 godziny, no cudo było, nie? Aby ziemia była porządna. Trzecia rzecz, obliczmy, ile czegoś naprawdę potrzebujemy i co chcemy i co się uda nam wyhodować. Ja na przykład uwielbiam pomidory, ale ja często hoduję odmiany takie dla koneserów, stare odmiany. I wtedy robię sadzonki u siebie. Wielu ludzi robi sadzonki na oknach, wszystkiego co się da, no to jest świetna rzecz, o ile ktoś ma bardzo duże okna wystawione na południe, na dobre słońce, albo jakąś altanę oszkloną, czy coś takiego, tam wtedy sobie można zaszaleć. Natomiast jeśli mamy zwykłe mieszkanie, albo okna takie niezbyt jasne, jak u mnie, nawet te, które wychodzą na południe, to ja robię na przykład tylko kilka tych najważniejszych roślin, których wiem, że nie dostanę, nie znajdę. Natomiast wolę po prostu kupić sadzonki. Te kobietki, które tam je robią, niech też mają zarobek, to są kobietki z okolicy, znajome już od tylu lat, się z nimi na rynku widuję, więc niech one też sobie troszkę zarobią. A ja bo wtedy sobie mogę pozwolić, żeby mieć na przykład w małym tunelu 20 odmian pomidorów. Czy kilka odmian ogórków. No, no, wtedy jest większa różnorodność. Jak zasadzimy całą grządkę cukinii, to mamy cukinię rozdajemy, nie wiadomo co się marnuje, nie możemy przejść. Jeśli posadzimy na przykład ze dwie cukinie, ze trzy dynie rozmaite i jeszcze jakieś dynie bozyłpinowe, dynie piżmowe, takie jakie owakie, jeszcze ewentualnie ogórki, czy na końcu posadzimy tego ziemniaka słodkiego, to mamy większą różnorodność. I to wszystko w tej chwili trzeba dobrze zaplanować. Nie warto się bić o to, żeby wszystko wyhodować u siebie na oknie. No bo mówię, te rośliny, które kupujemy, są zdrowsze często. One są dobrze doświetlone. Druga rzecz, że możemy mieć tak, że przelejemy i wtedy czarna nóżka, zgnilizna i po naszych sadzonkach. Także nie ma co rozpaczać. Na początek radziłabym posiać jedną czy dwie. Na przykład pomidory, jest taki teraz zwyczaj, że się sieje około 14 lutego. U nas, no, próbuję, u nas to jest ciut wcześniej, za wcześnie. Po prostu dzień, ja bym musiała je doświetlać. Dzień jest krótki. Ciemno jest, nie ma dosyć słońca. Natomiast to, co można posiać bardzo szybko w domu, to są selery. Jeśli ktoś chce tyle nahodować, żeby mieć na rozsadę, bo czasami jak komuś potrzeba 10 selerów, to taniej i łatwiej kupić te 10 malusieńkich sadzonek i później posadzić po 15 maja. A i pory. Selerów nie zaksypujemy ziemią, po prostu przygotujemy, ugniatamy lekko ziemię w jakimś pojemniczku, wysypujemy nasionka. I stawiamy w cieple, gdzieś, bo one muszą do kiełkowania mieć około plus 20 stopni. Odcinamy kaloryfery, które są pod oknami, gdzie hodujemy sadzonki. To żeby nie były za mocno podgrzane, żeby nie były ugotowane od spodu. Jeśli ktoś ma grzeje prawie że nic, no to wtedy tak, ale jeśli kaloryfery grzeją normalnie, to za wcześnie nam wzejdą, wybiegnięte będą i w ogóle, no ale w ogóle wiesz, hodowanie rozsady, sianie nasion, to uczy człowieka takiej równowagi lepiej jak chiński mistrz. Ponieważ potrzeba im światła, ale nie za dużo, żeby się nie ugotowały. Powinny być wilgotne, ale nie przelane. Powinny być posadzone w czas, nie za wcześnie i nie za późno. I to jest, cały czas balansujemy na takim jakby linie, gdzie musimy utrzymać równowagę z tym, co dostarczamy. To przypomina hodowanie delikatnego niemowlęcia też. Na szczęście trwa bardzo krótko, dużo krócej niż z niemowlakiem. Ale no, co się nauczymy, to nasze. Teraz przechodzę do innej rzeczy. Jakie nasiona wybierać?
Te, które lubimy. I na przykład dlatego ja zawsze mam dużo nasion, które mi zostają, ponieważ ja się jedz przynajmniej dwa rodzaje marchwi. Wczesną, żeby mieć bardzo szybko latem, jak najszybciej ją sieję. I późną, żeby mieć na zimę, ja ciągle jeszcze mam pełno swojej marchwi, swoich porów, swoich buraków i jeszcze kilka innych roślin ze swojego ogrodu. Inne, no niektóre to tak się sukcesywnie kończą, ziemniaki się kończą zwykle koło Bożego Narodzenia, bo ja ich nigdy dużo nie sadzę, nie mam terenu, aż tyle, ale też jak sadzę, to są takie odmiany rzadkie i wyjątkowo dobre. No więc wiesz, jak coś jest dobre, to schodzi. Nasiona wybieramy według swoich gustów i według swoich możliwości, według miejsca. Wiadomo, dynie, ogórki sadzimy na wałach. Pomidory też, ale nie razem, tylko oddzielnie, one się nie mogą stykać. Pomidory nie powinny rosnąć przy ziemniakach. Chodzi o zadbanie o dobry płodozmian. I wiedząc to, wiedząc ile jest miejsca, sadzimy to, co potrzebujemy. Ja ci przysłałam tabelkę roślin? Otóż w internecie jest biodynamiczna tabelka sąsiedztwa roślin. Jak do tej pory nie... Dobry synku, zaraz pójdziemy. Do tej pory nie wymyślono nic lepszego i to jest coś, co jest potwierdzone przez naukę w tej chwili. Rośliny wydzielają różne substancje, potrafią sobie pomagać, szkodzić, tak jak dobrzy sąsiedzi albo źli sąsiedzi. I to trzeba uwzględniać zarówno w przysianiu w ogrodzie, jak przy płodozmianie, bo płodozmian jest konieczny. Z różnych względów, a to o płodozmianie porozmawiamy troszkę później, nie powinno się nigdy przez dwa lata pod rząd, może z wyjątkiem pomidorów, bo one znoszą to, sadzić w tym samym miejscu. No dobrze, zaraz dziecko, zaraz. Dobry pies. Ja przerwa, muszę wypuścić młodego. Bo jak on będzie tak na mnie skakał i tutaj zjajał, to miły jest, nie? Wczoraj pierwszy raz widziałam, jak podniósł łapkę do siusiania. Już nie siusiałem dziewczynka, już chłopak, widać. Teraz jakie nasiona kupować? Tak jak powiedziałam, mogą być nasiona wczesne, późne. Każdy musi opracować sam swój plan. Tabelki można bardzo łatwo znaleźć w internecie. Ja używam tabelkę biodynamiczną z opublikowania profesora Górnego. To było takie jeszcze wydane w podziemiu. Chyba u ciebie. Było opublikowane jeszcze w podziemiu i później wyszła bardzo dobra książka Doroty Metery, Ogród biodynamiczny przy domu. Tam jest ta samiutka tabelka, więc ja nie mam jakiejś swojej tabelki. Czasami się ludzie do mnie zwracają, żeby przysłać. Ja używam po prostu tabelki biodynamicznej. I według niej ustalamy sąsiedztwo roślin i według tego patrzymy, ile nam czego potrzeba i co gdzie będzie i wtedy już wiemy. Teraz są różne nasiona. Ludzie na fali lęku przed GMO, czyli przed genetycznie modyfikowanymi, często odrzucają te, które są nazwane F1, ponieważ boją się genetycznych modyfikacji. Teraz ustalmy sobie pewne rzeczy. Organizm genetycznie modyfikowany to jest taki, któremu wszczepiono gen albo geny z zupełnie innego, odległego organizmu. Natomiast pewne modyfikacje w obrębie danych gatunków zachodzą od zawsze. To jest zapylanie krzyżowe dwóch roślin z tej samej rodziny, z tego samego gatunku, ale innych rodzajów, i tak dalej, czy nawet gatunków tylko bliskich sobie, to bez przerwy zachodzi. I nie wiem, czy wszyscy pamiętają tabelę Mendla ze szkoły. Tam
To jeszcze były te dobre czasy, kiedy uważano, że każda cecha przenoszona jest przez jeden gen w organizmu. Ja się przynajmniej tak uczyłam. Coś w tym jest, ale teraz już wiemy, że to jest troszkę bardziej skomplikowane i że na ogół każda cecha jest przenoszona przez całą grupę genów, bo nawet jeśli jeden gen, tak jak gen oczu, koloru oczu jest jeden, ale on ma tam całą grupę pomocników i mnie w szkole jeszcze uczono na genetyce, że rodzice z niebieskimi oczami nie mogą mieć dziecka z brązowymi, a się okazuje, że mogą, rzadko, bo rzadko, ale mogą, ponieważ po prostu jeden z rodziców, albo nawet oboje, miał gen oczu ciemnych, który jest dominujący, który w zasadzie powinien się ujawnić i dać im ciemne oczy. Nawet jeśli jest tylko jeden odziedziczony po jednym z rodziców, to i tak oczy powinny być ciemne, ale ci pomocnicy, czyli produkcja genu, produkcja barwnika może być zablokowana. Znamy to w skrajnym przypadku z albinotyzmu. Wiadomo, że młody, mały Afrykańczyk w Afryce po rodzicach ma geny ciemnej skóry, ciemnych oczu, ciemnych włosów, a często się rodzą białe bez tego barwnika. To może być ograniczone na przykład tylko do oczu i wtedy nawet rodzice, którzy mają ten gen ciemnych oczu, ponieważ produkcja jest zablokowana, mają oczy niebieskie, a u ich dziecka może się ta produkcja odblokować w jakiś sposób i dziecko może mieć brązowe oczy. To są rzadkie przypadki, ale bywają. Dobra, przejdźmy teraz do ADREM. Chodzi o to, że to F1 to nie jest żadne straszne określenie, to jest określenie, że te nasiona to jest krzyżówka dwóch różnych odmian. Po prostu. Jeśli pamiętamy, jeśli zobaczymy te tablice genetyczne, to tam są rodzice. Pierwsza ta para, którą krzyżujemy, jest określona przez literkę P. Z boku stoi takie P. Później otrzymane od nich dzieci jest określona literką F1. To jest pierwsze pokolenie. I następne pokolenie otrzymane z skrzyżowania znowu tych to jest F2, czyli wnukowie i tak dalej, i tak dalej. O co to chodzi? To chodzi po prostu, że to jest wzięte z łaciny. P od słowa parents, czyli rodzice, F od słowa filii, czyli dzieci, potomstwo. Czyli pierwsze pokolenie, F1 to pierwsze pokolenie potomstwa po krzyżówce. Zwyczajniej. A że krzyżówka jest jak najbardziej naturalna, tam, że zamiast pszczółka przynosić, to przynosi ogrodnik pędzelkiem ten pyłek, to nie jest jakaś manipulacja złowroga czy zła dla człowieka. I dlaczego można mieć pewne zastrzeżenia? Nie mamy żadnych zastrzeżeń co do jakości i tego, że te rośliny otrzymane z F1, które my sobie tam wysiejemy, czy posadzimy sadzonki, są bardzo dobre, zdrowe, bez żadnych świństw i tak dalej. Problem się zaczyna wtedy, kiedy chcemy zebrać swoje nasiona. Ponieważ jak widzimy z tablic genetycznych, geny są albo dominujące, albo recesywne. I te krzyżówki są tak opracowane, że jeśli geny są równorzędne, to znaczy tak samo silne, to jeśli skrzyżujemy na przykład fasolkę czerwoną z białą, to pokolenie F1 wszystkie będzie miało kwiaty różowe. To jest tylko taki przykład. Na przykład jeśli skrzyżujemy pomidor, który jest mały, ale ma piękne owoce, z pomidorem wysokim, ale który ma owoce słabsze, to w pierwszym pokoleniu możemy otrzymać na przykład wysoki, silny pomidor ze smacznymi, dużymi owocami. Ale kiedy już chcemy z niego zebrać nasiona, to te cechy znowu nam się rozstrzelą. Niektóre będą takie jak on, inne będą jeszcze takie jak dziadkowie, ale to powiedzmy to jest jedna cecha. A w krzyżówkach tych otrzymanych wchodzi pod uwagę wiele cech. I wtedy w tym drugim czy trzecim pokoleniu dzieci rozstrzał jest jeszcze większy i w zasadzie nie wiemy, co otrzymamy. W niektórych przypadkach, kiedy te odmiany są dosyć odległe od siebie, zachodzi jeszcze inne zjawisko, które znamy bardziej ze świata zwierząt, czyli jak się skrzyżuje
konia z osłem, to się otrzymuje muły, które mają ogromne zalety. Więcej zalet mają niż osioł i niż konia razem wzięty, ale są bezpłodne. Tam jest jakiś nikły procenta szansy, że muł będzie płodny, ale jak do tej pory nikt nie hodował, ludzie przez tysiąclecia krzyżowali, żeby otrzymać muły, a nikomu nie udało się wyhodować płodnej linii mułów. To pokazuje, jak to jest rzadko, bo to by trzeba było i osobnik męski, i żeński w tym samym czasie, w tym samym miejscu i tak dalej. A co ciekawe, mułów są dwa rodzaje, w zależności czy mama była oślicą, czy klaczą. A tak w ogóle to ja się zastanawiałam, jak oni kiedyś robili, żeby ten teges, osiołek z klaczą, jakiś podium podstawiali, czy coś tam. No w każdym razie widziałam ostatnie muły jeszcze, jak mieszkałam na południu Francji. Nie wiem, czy teraz w ogóle gdzieś poza jakimiś specjalistycznymi ośrodkami jeszcze można je zobaczyć. A ja widziałam w użyciu, były niezastąpione na górskich drogach. Koń spadnie. Osioł jest często za słaby i za uparty, a muł jest cierpliwy, mocny. No i to samo jest z tymi nasionami F1. One mogą być też bezpłodne. Czyli do tego momentu, dopóki my kupimy to, my siejemy, to wszystko jest w porządku. Możemy spokojnie jeść, tam nie ma żadnych manipulacji przeciwnych naturze. Ale jak chcemy mieć swoje nasiona, to z tym może być różnie. I w tym wypadku to nas uzależnia od koncernów. Po prostu i zwyczajnie. Ludzie już nie mogą hodować swoich nasion, są uzależnieni, żeby kupować co roku nowe. Jeśli komuś to przeszkadza, to ciągle jest jeszcze cała masa dawnych odmian, starych, z których można zbierać nasiona, chociaż za chwilę powiem, jakie tam jest niebezpieczeństwo, z których można zbierać nasiona, można je używać, hodować, nawet próbować samemu krzyżówek, więc nie widzę problemu, a tak powiedzmy szczerze, kto z posiadaczy małego ogródka sam hoduje wszystkie nasiona? To się w dzisiejszych czasach raczej nie zdarza i od dawna się nie zdarza, ponieważ to wymaga wiedzy, zachodu i tam niektóre może sobie się robi, ale tak, także spokojnie nie bójmy się F1. Można, jeśli chodzi o nasiona genetycznie zmienione, naprawdę te GMO, to wcale nie jest tak prosto je kupić, ponieważ one są tam obłożone zastrzeżeniami, tam się podpisuje dokumenty, że się nie będzie na przykład zbierać nasion i wysiewać samemu. I się podpisuje masę rzeczy, to jest tak, to już wciąganie ludzi w taką zależność, że szkoda gadać i no, jak to wszystko wygląda, to ja już tu się nie będę wdawała w brzydkie machinacje, ale jak ktoś obejrzy świat według Monsanto, to zobaczy, do ilu samobójstw, do ilu tragedii ludzkich doprowadziły te nasiona genetycznie modyfikowane. I to nie dlatego, że one są jakieś specjalnie rakotwórcze, tylko z powodu polityki firm, która je produkuje. Tak, to było straszne i na przykład posuwali się do tego, że wysiewali... Posuwali się do tego, że wysiewali te nasiona genetycznie modyfikowane cichcem na polach rolników tradycyjnych i wtedy już mogli przejąć te pola, wytoczyć proces, bo nielegalnie posiał ich rośliny rolnik. Także to tam, ale to tylko malusieńki taki wycinek. A filmik radzę obejrzeć, to jest stary filmik, ale bardzo dobry. Świat według Monsanto, jeśli kogoś to interesuje oczywiście. Ale my wracamy do naszych ogrodów. Słuchajcie, ja nie będę omawiać każdej roślinki, każdego nasionka. Powiem troszeczkę takich, tak jak powiedziałam o pietruszce, bo to jest ciekawe, o tym, że się sprzedaje nam często pasternak jako pietruszkę. No, ale to... Są prześwietne materiały i co jest jeszcze z tyłu torebki, są bardzo dobre takie wiadomości, kiedy się sieje, jak się sieje.
czego ta roślina wymaga. Wiemy, że są rośliny, które nie reagują na długość dnia i można je wysiewać przez cały sezon. Wiemy takie, że są takie, które reagują. A jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, to jest obfitość materiałów w necie i tam każda roślinka jest omówiona ze szczegółami, dokładnie co i jak. Także to można znaleźć, tylko uwaga, zwłaszcza jeśli to są przez jakieś grupy nieimienne wrzucone materiały, tam jest dużo wiadomości, które się nie sprawdzają. Już jest problem, bo to, co się sprawdza u jednych ogrodników, nie sprawdza się u drugich, to od wielu czynników zależy, a tam często są takie wrzucone nie wiadomo co. Także jeśli już szukacie, to ogrodników praktykujących, ale też trzeba bardzo uważać. Ja z wielką ciekawością słuchałam, bo ja bardzo lubię też słuchać innych. Ja nie uważam, że pozjadałam wszystkie rozumy. Czasami sobie trzeba coś przypomnieć, czasami można się coś nowego dowiedzieć. Oglądałam filmiki pewnej pani, która ma piękny ogród i tego nie można nic powiedzieć. Bardzo ładnie sobie radzi i ma wiele takich myków, jak coś zrobić. Ale wiecie co, ręce mi opadły, kiedy ona powtórzyła wiele razy w ciągu jednego programu, że jest taka piękna ziemia torfowa. Jej chodziło o zrębki, które się rozkładały, czy o inne komposty, ale no to jest herezja. Torf nie ma żadnych właściwości odżywczych i być może pięknie wygląda, ale nie warto stosować torfu w ogrodzie, on więcej szkodzi niż daje. Niektórzy mówią, że rozluźnia glebę. Próchnica rozluźnia o wiele lepiej i o wiele skuteczniej. Inni mówią, że magazynuje wodę. Magazynuje, dokąd magazynuje, a jak wody tej jest mało, to ją jeszcze wyciąga. Tak jak gąbka. Położysz gąbkę na plamie wody, to ona się wciągnie. Także odradzam korzystanie torfu do czegokolwiek w ogrodzie, bo poza tym, że się do niczego nie przydaje za bardzo, to jeszcze niszczy się torfowiska. One są bardzo ważne w retencji wody. Czyli to jest taka substancja, no więc wtedy mnie to troszeczkę, no to nie, ziemia torfowa nie jest dobra. Nie ma żadnych składników odżywczych. Ona wygląda, ma taki kolor jak kompost, ale są po prostu jakby zwęglone częściowo, bo to w wodzie się odbywa, łodygi mchu. Moi dziadkowie tutaj na wsi używali torfu do ogrzewania się. I do tego to ono może być ewentualnie. Taki wysuszony, porządny torf, ale nie do tego, żeby tam jakoś ubogacić glebę w ogrodzie czy coś takiego. Druga rzecz, ja z tabelką, którą się posługiwałam, nie doczytałam kiedyś, bo na przykład siejemy według niej rośliny, czyli tak zwane gilgie, to się w permakulturze nazywa gilgie, i to jest bardzo dobre dla roślin, jeśli kilka gatunków rośnie razem na jednej grządce. Ja na przykład już mówiłam, że w te długo kiełkujące, czyli w marchewkę i w pietruszkę, ich nie powinno się siać razem, ale jeśli sieję marchewkę, to wrzątek wsiewam coś szybko kiełkującego. Najczęściej rzodkiewkę, już wtedy nie mam oddzielnej grządki z rzodkiewką, tylko sobie wybieram z tych różnych rządków. Ona mi wyznacza, a ponieważ rzodkiewkę się szybko zbiera i zjada, sadzę też cebulę dymkę. Czyli albo wsadzam ją dość rzadko w tym samym rzędzie co marchew, ale to mi się tak mniej podoba, albo robię jeden rządek marchwi, jeden rządek cebulki. Wtedy można je troszeczkę zagęścić bardziej, bo one, cebula rośnie sztywno, a marchew ma taką nać, która się rozkłada. Wtedy świetnie jest rządka zacieniona, one tam sobie troszeczkę chronią się przed szkodnikami, troszeczkę pomagają we wzroście. No i kiedyś, wiesz, przez własną nieuwagę się nabrałam. No zginął. Już, mam sprawcę. Kabelek mi się tam zostawił. A ja już wiesz, sobie taki film. Że cię pierdyknęło, leżysz pod biurkiem i nóżkami majtasz. Za dobrze by było. Złego licho nie bierze. Dobra. Wiesz co,
To tak. Zobaczyłam. Tak, ale mam koper. Koper to jest jedna z tych roślin, którym możemy pozwolić się wysiać samej. Po prostu zostawiamy tam kilka baldachów, one gdzieś się rozsieją, na następny rok kiełkują. Ja podobnie robię z sałatą. Później mam sałatę w rozmaitych dziwnych miejscach, kiedyś mi na drodze wyrosła dojazdowej, którą można użyć do przepikowania, albo jeśli jest żar, trzeba zostawić. One wyrastają w najbardziej optymalnym momencie. Zresztą to wykorzystuje też tak zwany siew zimowy. Pozwalam się rozsiewać arcydzięgielowi. No i chyba niewiele innych takich, którym pozwalam się wysiewać samym, bo tylko te rośliny, jak do tej pory u mnie, jakby zachowują swoje cechy, swój gatunek. Ja kiedy zbieram nasiona z pietruszki i zbieram nasiona z pasternaku, ale zbieram, nie pozwala. Pietruszka czasami mi się tam troszeczkę wysiewa, ale to tu rzadko coś, no, znaczy rośnie ładna naciest, ale z korzonkami to różnie bywa, takiej samosiejki, ale można też. Natomiast kiedy chciałam wyhodować własną marchew, to znaczy zebrać nasiona, u mnie jest bardzo dużo dzikiej marchwi. I to w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu, po prostu wzięłam i się pomieszała. I później niektóre z tych własnych nasion dały normalne marchewki, ale bardzo dużo było takich, no, na pół dzikich, czyli cienkich i łykowatych. Takie jest niebezpieczeństwo. Ale wróćmy teraz do naszej marchewki, która sobie rośnie. Na razie jeszcze nie troszczymy się o nasiona. Ja zostawiłam koper w niej. Zerknęłam na tabelkę, a koper dobre sąsiedztwo dla marchewki. To zostawiłam. A później idę na ten zagonek, jak już przyszedł czas, żeby wyrywać marchewkę do zupy. A ona taka nędzna, taka jakaś malutka. A ta sama marchewka, wysiana praktycznie tego samego dnia na innym. No piękna, nie? A ziemia jest dobra i tu, i tu. Tak samo wzbogacona. No i ja dopiero wtedy poszłam, pogrzebałam w tych i się okazuje, że koper pomaga wschodom marchwi, dopóki jest malutki. Ale kiedy już zacznie wybijać włodygi, to hamuje wzrost jej korzeni. Także czytajcie, jeśli znajdziecie te tabelki, to czytajcie je bardzo uważnie. Teraz tak, nie można siać, no, i sadzić koło siebie roślin, które się nie lubią. To jest pewne. Natomiast można sadzić razem takie, które są wobec siebie neutralne. To nie muszą być koniecznie te, które dobrze na siebie wpływają. I po sobie. I wielu ludzi to wykorzystuje. Na przykład jest taki sposób uprawy ogrodu, gdzie pomiędzy rzędami warzyw wysiewa się szpinak. Ale to chyba był opracowany w Anglii, bo ja spróbowałam raz. I u nas szpinak to jest tak, ja nie mogę go wysiać tutaj dostatecznie wcześnie. Bo ziemia jest jeszcze zmrożona, nic nie wyrośnie. A później bardzo szybko przychodzą, już za długie dni on wybija w kwiaty. Więc u mnie nie, ale jest taka możliwość w regionach, gdzie jest cieplej, że szpinak prawdopodobnie rośnie ze wszystkim. On jest obojętny dla wszystkiego, a jednocześnie zacienia, dopóki roślinki są malutkie. Troszeczkę grządki. Teraz coś powiem o hodowaniu własnych nasion. Właśnie, już powiedziałam, że niektóre powtarzają świetnie cechy, można je mieć swoje. I o dziwo, pomidory też na ogół się nie krzyżują. Ja się już to bardzo rzadko. Ja przez lata zbieram nasiona z własnych pomidorów i je później wysiewam. I jeśli jest zebrane, bo prawdopodobnie ja tak gdzieś usłyszałam i tak robię, ostatni z tych dużych, ładnych owoców trzeba zebrać. Ostatnie. I jakoś tam jest mniejsza możliwość skrzyżowania w tych ostatnich owocach. Nie wiem dlaczego, nie wiem jakie mechanizmy. Ktoś mi powiedział, ja tak zrobiłam, no i udaje się. Po prostu wyjmuję tą galaretkę z nasionami, rozsmarowuję na kawałku papieru toaletowego albo na ręczniku papierowym, tylko nie zapachowym, tylko takim z makulatury.
To później wysuszam, zwijam w rurkę i wkładam do takich tulejek po tabletkach albo do buteleczek. A na wiosnę po prostu, jeśli chcę te pomidory, to kładę to na warstwie ziemi w pojemniku, przysypuję, podlewam i one mi wyrastają. Także z tego można mieć bardzo łatwo swoje własne. Natomiast bardzo trzeba uważać z dyniami. Dynie mają duże skłonności do krzyżowania się z innymi. I ponieważ, tak jak powiedziałam, jest rozstrzał bardzo duży, to później bywa tak, że nawet mamy egzemplarze, które mogą być trujące. Albo takie, które nie mają smaku, nie są tak dobre. Jeśli chce się zebrać swoje nasiona z dyni, to tam są takie zabiegi, że kwiat, dopóki jak jest jeszcze w pąku, no to usuwamy płatki, zakładamy mu torebkę taką, żeby przepuszczała powietrze, ale nie przepuszczała żadnego pyłku, a wiadomo, pyłek jest mikroskopijny, więc no, trzeba wiedzieć, jaką tkaninę zastosować. Drugi na drugiej roślinie, ale z tej samej odmiany, na drugim robimy tak, że zostawiamy pylniki, bo tutaj odłamujemy pylniki, zostawiamy tylko słupek i potem jak przyjdzie czas, to pędzeleczkiem przenosimy i znowu zakrywamy jeszcze, żeby jakaś pszczółka nie naniosła nam pyłku z innych roślin. W ten sposób jesteśmy pewni, że mamy rośliny z tej odmiany i bardzo ważne jest, żeby pyłek był pobrany z drugiej rośliny, bo chów wsobny nigdy się nie sprawdził, widek królowie Hiszpanii, Habsburgów, więc to się nie sprawdza, więc najlepiej jest skrzyżować, ale to wymaga no, troszeczkę zachodu. Jest do osiągnięcia dla zwykłego człowieka, ale trochę zachodu. Jeśli ktoś ma jakieś wyjątkowo dobre ogórki, jakieś wyjątkowo dobre dynie, to może się zabawić. Wystarczy jeden kwiat. Z tego ma się dosyć nasion dla siebie. U nas w Polsce to jest mniej ważne, ponieważ u nas rzadko są odmiany warzyw takie, które są tutejsze, jakieś oryginalne, nasze, stare od wieków. A jeśli jest chyba ze dwie, trzy odmiany takie dosyć znane, już od dawna uprawiane, to ich nasiona też można dosyć łatwo dostać. Natomiast te wszystkie zabiegi hodowli własnych roślin, krzyżowania są bardzo popularne we Francji i we Włoszech. No, trudno, musimy się posamobiczować, tam kultura uprawiania ogrodów, warzyw jest o wiele większa niż u nas. I jest masa odmian lokalnych, bardzo ciekawych, dostosowanych do danego klimatu i których wielkie koncerny nasienne nie robią. Więc jeśli ktoś na przykład znajdzie jakieś warzywo, jakąś odmianę, no nie wiem czego, pomidora, marchwi, ogórka, która mu się bardzo podoba, którą bardzo lubi i która mu smakuje, może się pokusić o wyhodowanie swoich nasion. Ale mówię, trzeba bardzo uważać, bo może być tak jak z tą moją marchewką. Trzeba uważać, z czym ją skrzyżujemy, czy nie będzie jakiejś niechcianej krzyżówki, czy nie wyhodujemy własne F1, które są nieciekawe dosyć. Także z tym trzeba uważać. No i co jeszcze? Powodzenia. Nie bójmy się F1, kupmy nasiona rozważnie, skonsultujmy swoją tabelkę, którą znajdziemy, tam nawet moja tabelka gdzieś tam mi kursuje w internecie, jeśli się wpisze, ja po prostu przepisałam to, co miałam w książce, nie? Sprawdźmy, jakie nasiona mamy, jakie chcemy kupić, co chcemy uprawiać, opracujmy sobie dokładnie umiejscowienie, sprawdźmy też, kiedy się coś wysiewa, bo niektóre rzeczy można wysiewać już w marcu, to zależy bardzo od regionu, od mikroklimatu, od naszej gleby. Ja tutaj mam zawsze z tym kłopoty, bo u nas wiosna się ślimaczy strasznie długo, czasem w kwietniu jest już plus 20 stopni, a odgarnę ziemię i mam grudę śniegową pod spodem, wiesz? Zresztą nic dziwnego, na Suwalszczyźnie są miejsca, gdzie jest wieczna zmarzlina, wprawdzie nie tuż pod powierzchnią ziemi, ale tam kilkanaście metrów głąb, ale jest. Także to zależy bardzo, bardzo od tego, gdzie, jak, więc wybaczcie, ale nie będę mówiła,
że tego i tego dnia trzeba siać, natomiast kto chce, to kalendarz biodynamiczny. Ja w tym roku nie znalazłam kalendarza Marie Tun, bo to jest autentyczny kalendarz Marie Tun. To jest, że tak powiem, wydanie pirackie, ale działkowca. I ono jest wierne. Innych nie polecam, są niedokładne, niewierne. A to jest no, piractwo, ale się zgadza z tym autentycznym. I co, i czego ja tu przestrzegam? Czasu sadzenia. Czyli skonsultujmy się, patrzmy jaka jest pogoda, czy nasza ziemia już jest gotowa. Skonsultujmy się z kalendarzem, ale co jest najważniejsze, że są dni, kiedy nie trzeba pracować w ogrodzie. Taka jest jakaś niedobra koniunkcja księżyca z planetami, czy coś tam. I wtedy naprawdę radziłabym sobie odpuścić. Ja już się przekonałam. Przyciąga chorobę. Myślę, że taki jeden odcinek o kalendarzu to moglibyśmy sobie osobno nagrać, bo ja też coś tam kiedyś liznąłem i myślę, że będę miał wtedy dużo więcej pytań do ciebie. Możemy tak zrobić? Wiesz co, ja nie jestem specjalistką. Ja się nim posługuję. Ale jesteś praktyczką. No jestem praktyczką i wiesz, jak coś, nie wiadomo jak działa, ale działa, to jest dobrze, nie? On działa. Nie, to nie tak jest, że nic się nie będzie miało, jeśli się posadzi w inne dni. Będzie się miało, tylko ciut mniejsze. Po prostu trzeba jakby wszystkie asy mieć w swoim rękawie, nie? To pomaga, to nie jest konieczne, że to, można się bez tego obejść, ale troszkę pomaga. A jak pomaga, to czemu nie? Czemu sobie odmawiać, nie? To tyle. Życzę wszystkim, żeby bardzo dobrze dobrali nasiona, żeby bardzo dobrze sprawdzili czas, kiedy je sadzić, żeby wiedzieli, co zrobić na oknach. Ja w tym roku mam kłopot, bo jak widzicie, okna są zestawione roślinami, a to jest okno południowe, jedyne, na którym się udaje rozsada, więc mam kłopot, co z tym zrobić i jak, ale myślę, że niektórzy, którzy zechcą, znajdą. Jeśli nie, nie rozpaczajmy. Mamy możliwość sobie zamiast wysiewania jednej odmiany, mamy możliwość zakupić 10 odmian rozmaitych i wypróbować, która nam najbardziej smakuje. Życzę wszystkim powodzenia, znalezienia dobrych, silnych nasion i wyprowadzenia pięknych, słodkich warzyw, takich, żeby wam dały dużo zdrowia. Do widzenia, do zobaczenia.